A więc odczytam to nasze jakby wystąpienie do prasy i dla załogi. Z okazji 60. rocznicy powstania Fabryki Przyrządów i Uchwytów Bizon Bial S.A. w Białymstoku w 2008 roku padły podniosłe słowa o modernizacji i przeniesieniu zakładu na ulicę Generała Andersa 36 z zachowaniem produkcji i naszych miejsc pracy. Od tamtego czasu wszystkie działania zarządu biegną w całkiem innym kierunku. Sprzedaż majątku fabryki na ulicy Łąkowej ruszyła. Zatwierdzony przez Unię Europejską plan restrukturyzacji zakładał budowę nowego zakładu, a w następnej kolejności sprzedaż terenu przy ulicy Łąkowej. Fakty pokazują inne działania. W świetle zaistniałych faktów załoga fabryki jest desperowana w walce o utrzymanie miejsc pracy. Pragniemy stabilizacji, przyzwoitego traktowania przez pracodawcę. Jesteśmy także współwłaścicielami tej fabryki jako akcjonariusze. Niestety, nikt z naszym zdaniem się nie liczy. Jako załoga jesteśmy sprowadzani do pozycji kosztów, a nie do kapitału ludzkiego przez tak zwanych biznesmenów, których podstawowym celem jest szybki zysk, a nie patrząc na ludzkie wyrzeczenia, ciężką pracę i utratę zdrowia.